jak zawsze. Dobra, lecim. Dobra, fokus. Podnoszę. Kielich dół. Bestia środek. Możesz? Możesz. Zaparę góra. Słońce dół. Możesz? Sorry. Możesz? Bestia środek. Kielich góra. Możesz? Możesz. Słońce dół. Topory dół. Możesz. Możesz. Pięknie. O, ja wiem, ciężko. Komu uciekli na środek, nie? Już się spociłem, kurde. Na środek? Tak, dobra. Na środek. Nie, jeszcze nie. Takie musimy, takie trzy przebiegi łącznie są. Dobra, ale takie duże te zmiany to mówcie, nie? Bo to... No, jak będziemy szli na środek, to powiem właśnie. Podniesie ktoś? Lecę. Dobra. Bicie wolno jakby co. Tych centurionów. Nie, etap kiedy było, że ruszają się. Dobra, jeszcze nie. Następny dopiero. Podnoszę. Podnoszę. Kielich środek. Bestia góra. Możesz? Możesz. Topory środek. Słońce dół. Możesz? Możesz. Bestia góra. Kielich dół. Możesz? Możesz? Słońce dół. Topory góra. Sorry. Spokojnie. Miałem dwa psy. Możesz? Dobra, jeszcze jeden przebieg. Każdy pamięta, jaką bierze ten? Ściankę? Tak, ja nie parzystą. My nie parzystą, dokładnie. Dobra. Teraz się wam będą ruszały bębny góra-dół, to uważajcie. No, żeby było ciężej trafić, fajnie. Kiedy bijemy mowy, możemy wchodzić do platform? Tak, możesz. Tylko po prostu, jak my przenosimy się, to wtedy musicie wrócić. Podnoszę. Kielich góra. Bestia dół.
Jakoś, że teraz mi typ na Discordzie dzwoni. Możesz. Topory, środek. Słońce, dół. Możesz. Bestia, góra. Kielich, dół. Możesz. Słońce, góra. Topory, góra. Możesz. Dobra, teraz będą te ścianki. Poczekajcie. Do środka? Tak. Już do środek. Na środek? Brać kulki jakąkolwiek? Tak. Szybko, no. Szybko brać kulki jakąkolwiek. Nie mam kuli. Ale każdy. Czekaj. Nie ma kuli. Pamiętajcie, nie pali. Tam gdzie się pali. Każdy musi wziąć kulkę. Tam gdzie się pali. Jestem, dobra, mam. Mam. Dobra. Pamiętacie, chłopaki, które... Tak? Ja nie parzystę. Lewo środek biorę. Biorę prawo środek. I my teraz nie podnosimy, teraz podnosi Szymon i reszta. Wbiegajcie po prostu w puste pole. Prawy dół. Lewy dół. Prawy środek. Środek podnoszę. My chłopaki omijamy. Prawo dół podnoszę. Ktoś mi zajebał kulkę. Nic nie stało. Prawy dół. Góra, środek. Lewy środek. Na granicę nie bierzcie, nasza ekipa. Oj, coś mnie zabiło. A już mogą podnosić wszystkie kulki w sumie. Dawać! Na środek! Jest! Brawo! Jest! Uch! Jest! Wow! Wentylator K. Jest! Primus duchów. I klucz! Klucz do wentylatora, do jakiegoś questu urwisz, będziesz miał do skrzyni. No to każdy dostaje ten klucz w sumie. Ja już mam 3 chyba tak. No, maksymalnie są właśnie 3 jakby. No tam też jest, tam też będzie lód. Broń zwiadowczą. To się cieszę. Och, ładnie, udało się. Jej! Ej, dobra, Barty, ustalmy teraz, kto pójdzie do środka, kto zostaje, właśnie, bo ja cięższe. Muszę sobie zostawić ten. Co jest cięższe? Środek chyba, czy ten, kto zostaje się, chyba ciężej. Mi się wydaje, że dobrze by było jakby podzielić nas. No to ty zawsze byłeś chyba w środku, co nie? Teraz będą te czaszki, czy nie? Ale mówisz no, przy kalusie, czy... Ja zawsze dostawałem przy kalusie. Dobra, ja pójdę. Ja pójdę ja jakby co. Ja chcę wiedzieć... Ej, czekaj, ja serwisem tutaj jeszcze piątkę przybiję. I się nacieszą. Dobra. To pod kaluce, zaraz się wytłumaczę wszystko. Trzeba się ciebie tłumaczyć, bo nie wiem. Dźwignia, robimy dźwignię? Tam. Ja znam chyba. Ja pamiętam dźwignia. A ona jest za każdym razem inna. Ty coś tu mam, pociągnij tu coś. Tak, nie, no zostaw. To akurat dla ciebie. A, dobra, nie, bo myślałem, że to jakiś lud znowu, nie? Pociągnij, się nie interesuj. Ja tylko pociągnął. Tyś bank rozbił. Ja tylko pociągnął. Myślałem, że lucik jakiś jeszcze tam, wiesz. Nie chciałbym przegapić, nie? Dobra, i pod kolosach. Będzie egzotyczna strzelba po lewiatanie, jak skończymy. Dobra, teraz musimy sobie otworzyć pokój, tak? Następny, tak, czyli dobra, standard. Chłopaki tam będziecie tłumaczyć, nie? Jeszcze później. No, tylko pierwszy otwórzmy, bo tam będzie dużo tłumaczenia. A tu wracamy, bo migocik jakiś tutaj się zgadza. Znaczy, one zawsze się migają, tylko po prostu my musimy podbić teraz tutaj na samą sągę. Ale nie, migocik był, wiesz, na ziemi leżał, haj się. A mig... Aha, dobra, glimmer, okej. Okay. Glimmer, no. On gra na polskiej. No właśnie, niektóre nazwy są po prostu kompletnie inaczej brzmi. Chyba słońce. Inaczej przetłumaczone, tak. No czasami po prostu się w ogóle nie ma pojęcia, że gra się w tę grę od premiery i już w ogóle o to chodzi. Dobra, chłopaki, bronimy.
Nie ma tej snajperki z auto tym, nie? Z auto spustem. Znaczy, przepraszam, Pulse Rider. Ona ma po prostu zawsze te same. Zawsze te same ma, tak, to jest rajdowa. O to mi chodziło, nie? Potem zobaczysz, jakby co, gdzie, jak. Bo wszędzie po prostu to zostanie. Prawie jest zwiadowczy z lewietonowoby? Tak. Nawet. Konspirator? Co mam brać na lewiatona, czy on będzie dobry? Nie, spiskowiec. Chodzi o spiskowca. A pyton jest to? Nie, pyton. A jakie macie bronie z mocnymi obrażeniami? Black Spindle, Cyber Simulant. Chyba, że... Macie no, Simulanta mam. Zobacz, mówię na Cold Harta. No właśnie, Cold Hart, kurwa, byliśmy Cold Hartem, więc nie ma. My zawsze byliśmy Cold Hartem. No bo on właśnie ogólnie na to jest dobry, bo ma taki jakby stały damage, ale no Whisper może być właśnie też, Sleeper Simulant może być, a nawet rakietnica jak się... A snajperka z tego, z czarnej, może być, nie? Dobra, wpierw musimy dojść do bicia. No właśnie. Thunderlord może być? Może być. Albo lepiej granatnik wziąć. O, granatnikiem nie. Nie, ja to zmieniłem na granatnik, bo miałem egzotyczny i wiesz. Nie, ja se zmieniłem na granatnik. No wiesz co, ja mam tą snajperkę z księżyca, spokój, ona się po polsku nazywa. Zaraz się wspomnę, bo po prostu tam trzeba coś trochę wytłumaczyć. Bestia trzeba, ja już mam bestia. Nie wiem, ale ja właśnie już wracam z tym. Po lewej stronie Bob. Dobra, ściągnę go. Dobra, leżę. Omega, ta flaga mi się na mnie postawia, nie mogę z tego wyjść. Omega, you noob. Weź też nie kupę to pól. O, ja sobie zrobię as screenshota, bo czekaj. O, dobra. No. Chciałem as screenshota zrobić, jak się fajnie zblokowałeś. Bob z prawej? Księgowy. Czemu księgowy, kurwa? Kurczę. Jest to po polsku? Nie, po prostu ja tak coś usłyszałem. Jak po polsku? Jak jest po polsku? Nie wiem, musicie mi go chwilę zostawić, żeby przeszedł. Konsul jakiś tam, nie? Możliwe, konsul, o, ktoś chyba konsul powiedział i mi się pomyliło z księgowym. Musiałem coś na Discordzie już na szybko zrobić. Dzięki. O, ty mendo. Macie silne serce? Czy wypowiadam już? Ja chyba pójdę sleeperem. Sleeper i pompka. Ja lecę zimne serce i jakiś karabin automatyczny. Dziękuję, super. Co? Mam SMG, go robiłem was 3 tygodnie. Bobek gdzieś jest? A, po lewej. Dobra, ktoś go robi? Dobra, Fenix go ma, nice. Szybka jest z tego. Dobra, otwarte. Dobra. Nice. Zimne serca, czy jakby szarą? Może być zimne serce albo Whisper. Szepcze rybi. I Barty, i ten Barty tłumaczy nazwę broni za to. Na pewno jest pusto? Pusto. A po prostu nie pamiętam. To są kanały. Przejścia na skrzynki po prostu, bo tutaj nie trzeba zawsze robić tego jakby.
dworca, można go zrobić wystarczy raz, tylko potem po prostu się chodzi pod jakby pod rajdem. Tylko że my nie pamiętamy tych skrótów. My robiliśmy to chyba z rok temu w sumie. Zajebiste podejście. No i teraz, ej, kto, ja mu zastrzelę chyba kiedyś tak kuśnie. Nie, o nie, może jak rozestrzeli to się no zacznie. Czekaj, niech wszystko się ten. Ale jak chcę zastrzelić? Spokojnie. Ale zajebiste wrota. Pazur ma takie w domu. A to twoje kapcie stoją koło mojego łóżka, jak wracam z pracy? Zobacz, pazur. No a co, niegodne ciebie drzwi? No. Czy w szopie mówię, czy nie, co? Takie trochę małe, nie? Trochę niskie. Ale się schylę, dobra, wejdę, może być. Się pochylę, to przejdę. I powiedzcie teraz, o co chodzi. No, wpierw przejdźmy. Może. Ja skoczę od razu tylko do toalety, zapalić. Tak, bo to... Wszyscy cicho. Cichajba. Ale my jesteśmy cicho. Powiem ci, jakbyś się nie odezwał, to kurde... Ej, dobra, to ja tylko szybkie zywy. Dobra. Mogę już strzelić w kieli? Nie. Daj flagę, bo ty masz dużo flag. X-Meet. Kurde, X-Meet. Weź, że sobie jakiś nick normalny. X-Meet, to X-Missy. Nie ma nikt? Kurde, takie są fajne polskie imiona. Dobra, to strzelamy flagę, nie? Zacznę... Nie, nic nie strzelać, bo nie, to się zacznie. Ja powiedziałam flagę, ale ja powiedziałam flagę. Tylko to wystarczy, że u niego się strzeli. A to jest on? To jest Kalus, tak. A jak podejdę, to mnie zabije? Jakbym się zapoznał, to on coś pije. Teoretycznie tam można pójść, tylko tak lepiej nie iść, bo to się różnie. Czasami potrafi się nagle włączyć tak znikąd. Aha. Więc lepiej nie ale pokoń. Fajny jest, ty. Daj no snajperkę pokaż. Grubasek. Jeszcze Urbis nie wiesz o nim wszystkim. Ładne. Usta ma fajne takie. Ten... Co? Takie symbole z obalkiem. Tą górną wargę ma taką fajną. I chyba ci się spodobał, mi się zdaje. Fajnie jest kary. Wiesz? Jaki sygnecior. Ej, mam pomysł. Dobra, sorry. Przebierz się tak na Halloween. To jeszcze rok poczeka. Albo niech tak się pazur przebierze. A będziemy musieli chodzić tam, gdzie on żyga? Tam, gdzie on żyga, to właśnie się nie chodzi. No trochę skomplikowane to jest, nie? Tu jest dużo takiej szamotaniny naraz. Znaczy ja byłem na czaszkach, to na czaszkach mniej więcej wiem, o co chodzi. A. To tutaj jest takiego po prostu jakby... Tutaj też musi być cisza i takie duże jakby naraz skupienie jakby, bo... W sumie Szymona ma... Wszyscy są... Reszta jest? Ja sobie... To jeśli nie masz Szymona, to ogólnie to chodzi na tym. Tak, tutaj jakby... Zaczynamy się strzelając w kierunek, no nie? I tu wychodzą mobki z lewej i z prawej strony, tak za nim są takie duże drzwi. No i trzeba normalnie zabić. I jak się je zabije wszystkie, to tutaj na takich czterech platformach, co nie? Macie jedną na prawo... Jakby bliżej i na lewo i dalej. I tam są psiony właśnie, tak. I tam są, każdy jakby psion to też jest symbol. I na prawo tył jest bestia, na przodzie jest słońce, prawo. Na lewo na dole są chyba topory i na lewo daleko jest kielich. Nie pamiętam tego do końca, ale to się potem też pokaże. I to chodzi o to, on, jak zabijemy wszystkie mobki, Kalus klaszcze i nas przenosi do takiego drugiego wymiaru, co nie? Tam zostaje trójka z nas. A trójka wychodzi, bo taką kulkę podnosi i wraca tutaj, gdzie jesteśmy. I tam, gdzie to są w wymiarze, będą na jakimś też takim pseudotorze przeszkód i oni będą musieli zabijać psiony, które są przed nimi i oni nam będą mówili, że co widzą, jaki symbol przed nimi na czole Kalusa. Będzie dosłownie taka wielka głowa Kalusa. I załóżmy, mówią, że tam jest topór, kielich i bestia, to my musimy tutaj zbić słońce. I wtedy im otworzy się taki mostek. I to zasadzie tu polega na tym, że właśnie to jest takie głównie, że jeśli my nie zrobimy czegoś, to oni umrą po prostu. Jeśli oni nie padną symbolu, to też umrą. Jak to ja chcę być... Coś... No?
Nie, ja nie chciałbym skakać. Robimy takie coś właśnie, że ja zostanę tutaj, meaning of peace, a Szymon Exotic pójdzie tam jakby z wami właśnie, po prostu, żeby było, może będzie trochę łatwiej też jakby co ogarnąć to wszystko. No. A tam jest dużo skakania zręcznie? Nie ma. Tam skakania nie ma, tam po prostu jakby musisz się, jedyne co to robisz, a idę, żeby tak jakby oscylować w którym miejscu, żeby się dobrze utrzymać, po prostu do dziury nie wpaść. Skakać właśnie w ogóle nie skaczesz, bo jak podskoczysz, to ciebie Kalus zaśnie jak od kurza dosłownie do swojej paszki. Tam nie wolno skakać. No. I my musimy wam trzy razy taki jakby płotek utworzyć przed wami i wtedy wam jakby się włącza takie coś, że on przestaje was zasysać i jemu z gęby zaczynają takie czaszki wylatywać. I wy w tym momencie musicie do tych czaszek strzelać i wy robicie mnożnik obrażeń, jaki będziemy mieli w bossa. Jak wybijecie te czaszki, to u nas tutaj się też pojawiają mobki i musimy te wszystkie mobki zabić. I Kalus tutaj w tym momencie zaczyna podnosić jakby tak ręce do góry, mu się taka kula ognia tam robi. I w pewnym momencie któryś z nas zgaduje, że po prostu ja wtedy to muszę strzelić w odpowiednim momencie, i wtedy wam się czaszki wyłączą i on wyłączy tą kulę, żeby nas nie zabiło. Jak tą kulę zniszczymy, to wtedy wywracacie tutaj z powrotem i ustawiamy się pod jakby tymi panelami, pod tymi, o tutaj. Zawsze idziemy od strony jakby tak jakby przeciwnej od zegarka i skaczemy na tą platformę. To już razem będziemy skakać, to jest łatwe, no. Po prostu po to... Na 3-4 skaczemy na to. Podążamy za szefem, nie? Mu tam, no, tutaj wtedy mu bijemy obrażenia i on w tym momencie zacznie takim pistoletem namierzy i takim laserem, co nie? To my wtedy skaczemy z tej platformy, co jest tu, skaczemy na tą, co jest tam. Stąd jemu też strzelamy dipsy, i on potem znowu zacznie namierzać tą platformę, to mu strzela, idziemy tutaj, na przednią lewą, i to samo, on znowu strzeli pod siebie. No i tam już dalej platform nie ma, tu są tylko nie, dwie. Są tylko cztery jakby łącznie na całym jakby miejscu, dwie na lewo, dwie na prawo. To ja bym z Urbicem poszedł na czaszki, jeżeli... Kawałek, żeby te symbole zobaczyć, gdzie one są? I teraz je zobaczysz. One się dopiero wyświetlą potem, jak się psiony pokażą. A gdzie one się wyświetlą? Tak, one się wyświetlą, one będą jakby widniały nad głowami tymi Ej, psionami. Bo mam pytanie, bo ja nie chcę iść na czaszki. Muszę chodzić na czaszki? Bo tak z tymi czaszki. Ja chcę z Urbicem na czaszki, to jest fajne, super. Barty, powiedz mi tylko, o których symbolach teraz mówiłeś, bo te symbole teraz tutaj widać. Tu, gdzie psiony będą się pojawiać. Tylko nie możecie... Właśnie ja nie byłem pewny. A no, tutaj macie, patrzcie. Bestia jest tutaj, prawy tył. Przód, prawy... Znaczy, no, prawy przód to jest słońce. No ja to dobrze powiedziałem w sumie. Lewy przód to jest kielich i prawy... Czyli lewy tył to jest miecze. No to już razem będziemy biegać po nich, to już jest... Znaczy, no tutaj możesz podejść po prostu, patrzcie. Tylko nie strzelaj, nie idźcie tam dalej za Kalusa. A można więc... podejść do niego, żeby go zobaczyć? Nie. Jak zginie, to podejdziesz. Dobra. Jak zginie, będziesz mógł go pogłaskać. No, bo więc Urwis, Szymon i Kolidejs już idziecie na czaszki, tak? Tak. No, dobra, spoko, więc wy nie podnosicie kulek, więc ja, Tami i Benit, no jak tam się przeteleportujemy, co nie, to tam będzie taki czarny wymiar dosłownie i to będą takie trzy duże kulki, co nie? Jedna na lewo, druga na środku, idziecie na prawo. Zawsze podnoście tą samą. Ja będę podnosić tam maksymalnie zawsze lewą. Każdy ją podnosi? Nie, tylko ja, Tami i Benit. Nikt więcej. Musiałem chwilę szybko zadłużać. Dobra. Z grubsza wyjaśniłem ten wymiar, tylko po tego nie pamiętam do końca, to jeszcze raz. Dobra. No, ja muszę też zobaczyć ten wymiar jeszcze raz. Wyjdzie w praniu, tylko tak. Urwis i Kolidejs, w jakiej kolejności będziemy mówić czaszki? Symbole na czole tego Kalusa, tego ryja. Ja mogę pierwszy. Dobra, to ty pójdziesz od lewą. Od lewej do prawej. Od lewej do prawej. To ja pójdę prawą jakby co. Ja pójdę prawą stroną, proponuję, żeby Kolidejs szedł środkiem, a Urwis lewą. Dobra, ja środek. No to ja lewą, tak dobra. Samo. Ale to co, te czaszki to jak? To nie każdy ją będzie z nas widzieć. Ale jaki komunikat podaje? Czy ja muszę mówić, że środek i symbol, czy nie, symbol? Tylko symbol. Zawsze tej samej. Tylko i symbol. Co widzisz na czole tego ziomka tam? Dobra, wybijamy moby z lewej do prawej, nie? Także chodźcie wszyscy tutaj na lewo. Najlepiej, żeby wybić te moby. Zbijamy kielich. No, ja mu chciałem strzelić. O, jest. Poszło. O, no i Kalus się wkurzył. Dobra. A Barty, mówiłeś, jak bijemy, czy nie? Tak, powiedziałem, że platformy będziemy po prostu po kolei tak przeskakiwali. Okej. Okay. Wiesz, tak jak zawsze, że od tylnej prawej na lewą. Dajesz sobie radę tutaj? Na prawo? Znaczy wszyscy stoimy zawsze na lewo, po razie. Bo łatwiej po prostu mocniej, żeby nie było.
Ja teraz się rotuję na prawo, zrobić mapki. I teraz na prawo, no. Można ciężkie używać? Można, ale lepiej nie używać. Lepiej zostaw sobie na potem. Zostaw sobie na bossa, nie? My tutaj będziemy mieli niezłą... Czy tak jesteś, że ja mam słabą tą cięższą, bo ja sobie nie wiem, na zimne serce, to proszę. Dobra, dobra. Nie zabijajcie ich, ich tylko nie zabijać. Teraz ci... Ja biorę maksymalnie lewą kulkę, pamiętajcie. Benny, weź się lewą. A tami będziesz maksymalnie prawą. Okej. Okay. Ja środek. Maksymalnie... Tak, ja idę na prawo. Nie skakać, nie skakać, tak? Nie skakać. Najlepiej na kutku. Najlepiej na kutku jest. Dobra. I chodźcie za mną. Stajemy tutaj na prawo. I teraz mówimy symbole, jakie ma na czole. Ja będę zbierać. Topory. Słońce. Bestia. Jelik zbijamy. I bicie mowy, bicie mowy. Proszę. Dobra. Pięknie. Słońce. Ja nie mam żadnego. Słońce. Topory. Bestie zbijamy. Topory. Słońce. Bestia. Kielich zbijamy. Nie ten. Tych nie zabijajcie, musimy zabijać tylko ten, który brakuje. Dobra, jest dobrze, jest kielich, dobrze. Kielich. Bestia. Słońce. Dobrze jest. Teraz psiony, rzucajcie tu granaty. No, szybko rzucajcie tu granaty. Wszystkie mopki musimy zabić szybko. Nie mam granatu, proszę. Wszystko to pojedyncze, bo tu musimy... Bardzo dobrze, ej. Zrobiliśmy to serio, dobrze jest. Czaszki. Full power. Czaszki, wszystkie, bez wyjątku. Mam tak, żebyście mieli full HP. No schowaj się od odu HP. No i nic nie róbcie teraz. Jeszcze do wrócę, wiatr. To skały, dobra, to jest czaszki, chłopaki. Trochę strzelajcie w kaluce trochę. Zwykłą białą bronią. Chyba stój. Nie strzelaj. Barty, to się może udać na raz. Dobra, padł. Yes. Czekajcie. Chyba i teraz czekamy, aż oni wrócą. Kulki, biorę środkową. Dobra, biorę prawą. Nie wskakujcie na platformy, bicie moby na razie. Bicie moby, mowy. Zabijmy mopki. No wszyscy są już? Tak. A wszyscy są. 3-4 na platformę. I bijemy kalusa w głowę. Ej, Barty, potem lewo czy góra? Następna platforma. Lewo czy góra? Prawo. Prawo, platforma, zmiana platformy. Lewo czy góra? I poszliście... W innym kierunku, chyba nie już. No właśnie, no o to mi chodziło. Strzelajcie już mu w tego, w brzuch. Tam coś przed nami platforma, szybko do przodu. Do przodu, na platformę, zmiana platformy. Respie? Resp od razu. Prawo szybko, ale nie mam platformy. Prawo, zmiana platformy. Już nie mam platform. Bo... Nie ma platform. Jeszcze raz, spokojnie, gotaj się tego. Na dwa razy go zabijemy. Mamy jak zrespić? Musimy ustalić się platformy. Bo myśmy poszli na słońce, my poszliśmy na ten. Ja nie wiedziałem, bardziej gdzie iść, bo mnie nie było jak patrzyłeś. Za szefem. Tak zawsze powiedziałem tego właśnie. Platformę robimy w kolejności przeciwnej do zegara, czyli tutaj... Od prawej do lewej. Tak. Taki łuk jak podkowa. Taki jakby... No właśnie... Jak podkowa, od prawej jak podkowa. Dokładnie. Dobra, mordy, to jest do ogarnięcia. Jeszcze raz, jak to robimy? Pierwsza... Podkowa od prawej. Czyli od tej najdalszej zaczynamy. Znaczy teraz powtarzamy cały cykl jeszcze raz. Jeszcze raz będzie cały cykl powtórzony. Mopki zabijamy. Pierwsza platforma to jest na dole po prawej. Później po prawej u góry. Później po lewej u góry. Później po lewej na dole. Po lewej u tyłu. Podkowa, nie? Dobra, są te moby. Ma i czekamy. A, teraz będą dziury. Teraz będą dziury w tej drodze. Urwis i... Dobra, trzeba uważać.
Teraz będą dziury. Może nas podrzucać. O, bo uważajcie, bo te kafelki mogą was podrzucać, nie? Tak, i będą dziury. I pamiętajcie. Ustawcie się na. Ci to są ze mną. Nie zabijajcie pionów, dajcie, zostawcie po prostu. Nie wiem, czyj to głos teraz, nie wiem. Słońce. Kielich. Topory. Uwaga, cofnijcie się, cofnijcie się, cofnijcie się, popalił. Ten dzik, nie wiem jak to się nazywa, potwór, dzik, ten symbol. Bestia. Kielich. Dzik. Słońce. Pory. Pory. Do zabicia. Słońce. Topory. Bestia. Kielich. Słońce. Topory. Dobra, chłopaki. Nie, kurwa, czemu ja skoczyłem? Ma ktoś token, żeby podnieść was tutaj na dole? Chwila, bo mam problemy. No spróbujcie po prostu wbić tak trochę tam, jakby... Tak. Jeśli macie, to się podnieść... Do mnie, Urwis. Urwis, do mnie. Do mnie! Dawaj. Szybko mopki zabić, postarajcie się... Na prawo! Ja mam aurę, mordo, ja mam aurę. Chodźcie do aury, chodźcie do aury. Chodźcie do aury, chodźcie do aury. Strzelajcie do niego? Starczy, starczy, starczy. Dobra. Dawaj. Dobra. Dobra. Czekamy, jak oni wyjdą. Ej, jak jedziemy, jak jedziemy? Podkową. Odwrócona. Zbierz kulkę, kurwa, zbierz kulkę. Odwróconą, odwrócona podkowa. Prawa, prawa dół. Prawy dół, prawy dół. Już, już? Tak, skakiwać. Skakiwać. Na brzuchu ma czerwone miejsce, na klacie. Mówcie, kiedy zmiana, teraz będzie prawa góra, do przodu się posuwamy. Prawo przód, na przód. Do góry. Teraz będzie po przeciwnej stronie, po lewej, jeżeli zmieniamy. Zmiana, lewo przód. Następny. Lewo przód, ma. Szybko, 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 szybko. I zaraz mu będzie trzeba tarczę zbić. Czekajcie. No. Teraz będzie. Teraz, teraz. Czekajcie, czekajcie. No i moi państwo, mamy Kalusa. Bić, 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 bić. Jest, mamy to. Uuuu, yeah. Może jest tak łatwy. Znaczy, był łatwy przynajmniej, moim zdaniem. No. Ale, o Jezu, jest. A się okazało, że Kalus to robot. Dobra, chłopaki, ja biorę kielich na razie, cześć. Chodźcie, tu jeszcze nagrody. Co, na dół pojechać. A to czas jechać jeszcze. Jest, udało się. Mamy rajd. Macie pały. Pięknie, dzięki chłopaki za pomoc. No, super. Za cierpliwość. Jeszcze raz pójdziemy, zbierzemy te skrzynki jeszcze. Dodatkowe nagrody. Teraz, tak? Dobra, dobra. Filmikiem się zobaczy, ja jedną pamiętam gdzie jest, ale... Bo ja mam czas tak do północy, dlatego wiesz, jak 15 minut. To daj te klucze, no my ci weźmiemy ten lód, nie? Ja... proszę, jutro coś fajnego. Jutro akwedykt... No Jezus, nic nie dostałem. Pancerz. No ja dostałem jeden za dużo, dobra, wyrzucę to. Ja dostałem grzechy w przeszłości na mistrzostwo i to mnie cieszy. Nie wiem, coś dostałem, mam napisane dla, u i coś zamazane później. Nie no, jak macie te trzy klucze, to macie jednego egzotyka gwarantowanego. Jak otworzycie skrzynkę.
Trafiają się też dwa. Pazur nie miał czy... To lecimy? Nowe skrzynie? Nie, już. Ej, Barty, pamiętasz kod na kanały? 153246. O kurwa. Pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Ja. Dzisiaj tam byłem. Ale chyba nie było. Ej, dobra, poleci już na... Poleci już tam, a ja za chwilę przyjdę, okej? Nie. O, gdzie to jest? Nas? Ale najtrudniejsze dla mnie to było... To strzelanie najgorsze. To w takiej ligi, wiesz. Kieli góra. A, arena. Bieganie. No to mi najgorzej było właśnie te psy ogarnąć, bo pamiętam właśnie, że my robiliśmy to pierwsze tak. To było tak, jak że kto chce biegać. Takie... A znaczy to może ogarnąć, to tak, to się zgodzę, ale wiesz, to jak to teraz, jak powiedziałeś, jak to zrobić, to... No psy są właśnie najprzyjemniejsze, bo jak każdy potem pamięta, gdzie co, jak jest, to da się zrobić to w 5 minut? Mhm. No.